Sejwicz, oto właśnie Walijczycy z numerem 8 Blake, z numerem 9 Hartson, z numerem 10 Gary Speed, kapitan reprezentacji, i z 11 największa gwiazda, superstar walijski Ryan Giggs. Trener, nie mniejsza gwiazda, wciąż jeszcze grająca Mark Hughes, taką 11 dziś desygnował do gry. Za moment skład Polaków, który może niektórych zaskoczyć, choć tych wnikliwych, którzy obserwowali, znają perturbacje zdrowotne, kartkowe. Myślę, że ten skład nie zaskoczy. W bramce Jerzy Dudek, dalej z numerem 2 Kłos, z 3 Jacek Bąk, z 4 Michał Żewłakow, z 5 Arkadiusz Bąk, z 6 Tomasz Hajto, z 7 Marek Koźmiński, z 8 Tomasz Iwan, z 9 kapitan Andrzej Juszkowiak, z 10 Tomasz Zdebel i z 11 Emanuel Olisadebe. Odpocząłem, jestem pełen chęci do walki. Speed, Spartan Kłosa. Jacek Bąk, ale tutaj jakiś uraz. Groźnie, by to wybić. Z trudem podnosi się Jacek Bąk. Sędzia nie przerywa. Hartson, przepychanki pole karne. Blake i broni Dudek. Chyba będzie bramka. Tak jest, niestety. Musimy poczekać na powtórkę tej akcji. Się chyba główny z bocznym, ale wskazał na środek. Piłka jednak przeszła poza linię bramkową. Zobaczmy jeszcze raz tą sytuację. Blake uderza. Jurek Dudek w pierwszej stacji łapie. No i piłka dotykała linii z tego ujęcia. Ale bramka zostaje zaliczona. 14 minuta. 1-0 dla Walii. Zaczęło się fatalnie od tego urazu Jacka Bąka. Powtórce z tej strony rzeczywiście piłka przekroczyła linię. No i radość Walijczyk. Od 14 minuty przegrywamy na stadionie Millennium 0-1 po bramce Blake'a. Spokojnie. Walijczycy, szczególnie obserwowany właśnie Savic, jest takim prowokatorem jak Trevor Hotej przed laty. Zupełnie niepotrzebnie to się zaczęło. Ale teraz tutaj będą chyba jakieś kartki, ale prowokatorem tego wszystkiego rzeczywiście jest zawodnik walijski. Jestem ciekaw, jak się zachowa sędzia teraz. Woła właśnie zawodnika walijskiego, sędzia. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Uderzył piłką Tomka Hajtę. Otrzymuje tylko żółtą kartkę. Jeszcze raz ta akcja. Najpierw faul na Koźmińskim. I to brutalny. Dość łagodny był turecki arbiter, powiem szczerze. No za tą interwencję żółta kartka, ale za następną interwencję. No właśnie, za to. Za uderzenie w tej chwili, proszę spojrzeć. Oczywiście Tomek Hajto go troszeczkę tutaj. O, najpierw to. Michał Żewłakow reaguje. Realizator. I teraz za to powinna być czerwona kartka. Ruszył Olisadebe. Dogranie do Marka Koźmińskiego. Jest okazja i teraz wybija z bramki piłkę Simons. Ale świetna, najlepsza akcja polskiej drużyny w 29 minucie. Najlepsza akcja, piękne podanie Michała Żewłakowa na bardzo dobrze wychodzącego na pozycję Marka Koźmińskiego. Dobre przyjęcie. No i tutaj szczęście uśmiechnęło się do Walijczyków. Koźmiński, ciekawie okazja! A i dlaczego? Dlaczego? Tomek Zdebel tak lekko tylko. Ale brawo, bo druga piękna akcja Polaków. Przepiękna akcja, naprawdę przepiękna. Piękne podanie Marka Koźmińskiego na wchodzącego bardzo daleko Tomka Zdebela, który próbował lobować bramkarza walijskiego. Długa piłka do Iwana, pole karne, popatrzył Iwan z pierwszej piłki na pole karne. Jest! Olisadebe! Przepiękne, prostopadłe podanie na wychodzącego na pozycję Emanuela Olisadebe. Dogranie piłki przez Tomka Iwana i wyrównanie. Brawo! 33 minuta, proszę Państwa. Jacek Bąk, przepiękne, prostopadłe podanie. Tomek odwraca się. Dośrodkowanie, nachodzący
Emanuel i 1-1. No, mówił przed meczem do ciebie, że będzie dobrze. Jest dobrze, może być lepiej, proszę państwa. Ponownie Hartson, ruszył Blake. Oj, niedobrze Blake, ostry kąt, Giggs, ach, jak spudłował! I szczęście dla nas, że spudłował, ale tutaj błąd Michała Żewłakowa. Chciał zagrać na spalone, nie zauważył, że jeden z kolegów w środku pola jest wyżej od niego. Jeszcze raz ta sytuacja. Dogranie piłki do Giggsa, a ten puduje. Zamarłem, ale mieliśmy teraz dużo szczęść. Spójrzmy na tę sytuację jeszcze raz. Michał Żewłakow próbował zagrać na pozycję spaloną. W środku zostali dwaj koledzy. Tomek nie powinien Kłos. Tego robić. Koźmiński poza boiskiem. Obok dr Machowski, a także nasi trenerzy odnowy. Juskowiak, okazja Juskowiaka! Tylko bramkarza Jones leży Olisadewę z kolei. Giggs szybki, bardzo szybki. Jest tam Blake. Giggs próbował ślizgiem. Giggs, ostry kąt, Giggs, brawo! Wyszedł tam Jurek Dudek. Ten popatrzył na niego, musiał zagrać długi róg. Andrzej Juskowiak szuka tam miejsca. Jones przed pole karne. Iwan pewnie do boku, do Koźmińskiego. Nie ma spalonego Koźmiński. Jak to rozwiąże? Aj, powtórka i wybija Jones. Coś niesamowitego. Szkoda, i jeszcze raz kolejna, szkoda. Kolejna doskonała sytuacja podbramkowa. Dwa razy Marek Koźmiński i bramkarz ratuje w ostatniej chwili piłkę nogami. Stebel odzyskał Iwan. Doli Sadebe. Melvin, jest! Olisadewę, szansa i... Nieporozumienie między obrońcą i bramkarzem walijskim i Olisadewę miał stuprocentową sytuację do strzelenia drugiej bramki, ale tak nieszczęśliwie jakoś piłka odbiła mu się i nie stał prawidłowo na nodze. Czy będzie fał? Teraz popchnięty Hajto. I zaraz, chwileczkę, bo to jest... I jak nie może, dlaczego nie reaguje sędzia? Zobaczymy, jak to się zakończy. Bo Hajto uderzony przez Giggsa. Brak zdecydowania tureckiego arbitra niestety prowokuje tego typu sytuacje. Stawka meczu jest bardzo wysoka, na pewno nerwowość wśród zawodników jest bardzo duża, ale tego typu reakcje zawodników powinien być, no, powinien Wodek. Sędzia karać. No. I tylko żółta kartka. No. Ciekawe. Jeszcze raz ta sytuacja, spójrzmy. Tutaj rzeczywiście jest faul. Ale o tym mówiliśmy. Tomka, jest sędzia gwizdze. I teraz poczekajmy na sytuację. Tomek Hajto wziął piłkę. I proszę zobaczyć reakcję Giggsa. Proszę zobaczyć. Jest to ewidentna czerwona kartka. Kryszałowicz. Dobrze, poszedł Krzynówek. Wraca zmęczony Page. Krzynówek, będzie okazja. Krzynówek na pole karne, zamknąć to Tomek Iwan. Ostro! Aj, wprost Jonesa. Piękna akcja, ale mógł grać do środka, do Kryszałowicza. Ale piękna akcja, doskonale zakończona. I to trzeba z konsekwencją czynić. Jeszcze troszkę wysiłku, jeszcze zagrać swoje z efektem bramkowym. A nie ma co się dawać prowokować. Wybiją Walijczycy i słusznie. Zaraz oddają, pewnie oddadzą nasi piłkę. Gramy, pokazuje turecki arbiter Erol Ersoy. No, nie oddali Walijczycy, ale odzyskaliśmy sami tę piłkę. W dziesiątkę Walijczycy, będzie okazja. Krzyżałowicz! Gol! Yes! Gol 2-1! Marek Koźmiński, kolejne wspaniałe podanie do wychodzącego na piłkę Kryszałowicza i 2-1. Czekał Bernard z wejściem, byli Walijczycy w dziesiątkę, ale to jest bez znaczenia. Ale nie oddanie piłki. Chytrość Walijczyków została skarcona. Jeszcze raz, świetne podanie i Kryszałowicz przepięknym uderzeniem zewnętrzną częścią 2-1.
No można powiedzieć po roku bramka, długo na nią czekał Kryszałowicz. I zasłużył na nią. Odczarowując wtedy taką serię bez gola polskiej reprezentacji. No teraz to utrzymać do końca. Bąk, przytomnie do Kłosa, ruszają Polacy. W środku strzelec bramki Kryszałowicz, Tomek Iwan, dobrze. Będzie okazja do dośrodkowania. Uwaga! 3, a nie, Jones! Ale znowu piękna akcja Polaków. Nie może Emanuelu uwierzyć, że to nie wpadło. Tomek Iwan, pracujący po prawej stronie doskonale. Doskonałe dośrodkowanie. Olisadebe w światło bramki. I dobra obrona bramkarza Walińskiego. Page ucierpiał. Widzą Państwo, jak zdenerwowany Jerzy Engel, ale powiem szczerze, że my nie mniej. Ma okazję do przejęcia. Koźmiński, znakomicie z Olisadebe. Ładne wyłożenie Darka Bąka. No uderz teraz! Ma uderzenie! Ach! Niewiele brakowało! Ale znowuż doskonała, piękna akcja. Parę bezpośrednich podań między naszymi zawodnikami i wykończenie akcji również bardzo dobre. Płaskie uderzenie po ziemi, skacząca piłka i interwencja bramkarza Walińskiego. Olisadebe ładnie przejął, Olisadebe ładny zwód, będzie szansa! Strzelaj! Oli, dlaczego to nie weszło? Była kolejna znakomita okazja dla Polski, Olisadebe. Tomek Iwan do Tomka Kłosa, Polacy na pole karne. Aj, niewiele brakowało i będzie rzut rożny. Piękne są te mecze Polaków na wiosnę w Oslo, później w Warszawie z Armenią, teraz w Cardiff z Walią. Bernard do Hartsona, jest tutaj Michał Żewłakow, popnął tam Hartson i Jerzy Dudek pewnie. Bracia Żewłakowowie między sobą, spokojnie, kiedy będzie koniec? Koniec! A więc wiosna trwa wiecznie! Biało-czerwoni, dziś na biało, wciąż niepokonani w eliminacjach Mistrzostw Świata.